Szanowni Państwo, podczas wczorajszej konferencji prasowej pani minister Anna Gembicka w Grudziądzu poinformowała o tym, że została rozstrzygnięta druga edycja rządowego programu polskich inwestycji strategicznych i gminie miastu Grudziądz w ramach tegoż programu przyznano nieco ponad 22 miliony złotych na m.in. modernizację giełdy hurtowej zlokalizowanej przy ulicy Łyskowskiego. Ja bardzo cieszę się z tych środków, że te 22 miliony złotych popłyną do Grudziądza, jednakże wystosowałem korespondencję do pani minister Gębickiej, w której przypominam, czy informuję, bo może pani minister Gębicka nie wie, o tym, że miasto aplikowało o większe środki, bo złożyło trzy projekty. Jeden to właśnie m.in. budowa dróg i modernizacja giełdy przy ulicy Łyskowskiego, ale kolejne projekty to termomodernizacja grudziąckiego żłobka, przedszkoli oraz szkoły, a także budowa drogi pomiędzy ulicą Piłsudskiego a ulicą Łyskowskiego. Niestety na te oczekiwane i ważne inwestycje wnioski zostały przez rząd Prawa i Sprawiedliwości odrzucone. Niesprawiedliwym jest podział środków w ramach Polskiego Ładu, gdyż pomijani są mieszkańcy Grudziądza. Mieszkańcy Grudziądza odprowadzają miliony złotych podatku do budżetu państwa. Z tych podatków finansowane są różnego rodzaju inwestycje. Obecna edycja Polskiego Ładu zakłada 30 miliardów złotych. W przeliczeniu na jednego Polaka to jest kwota 786 zł. Do Grudziądza powinno popłynąć, idąc kluczem, przeliczając to według mieszkańców, 72 miliony złotych. 72 miliony złotych powinny popłynąć w ramach Polskiego Ładu do Grudziądza na oczekiwane przez mieszkańców inwestycje. Niestety dostajemy nieco ponad 22 miliony złotych. Przypomnę Państwu również, o czym też przypominam pani minister Gębickiej, że w ubiegłym roku, w połowie ubiegłego roku, pani minister informowała o tym, że będą dostępne środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy, z których miasto będzie mogło aplikować, złożyć wniosek na modernizację giełdy hurtowej przy ulicy Łyskowskiego. Niestety do tej pory tych środków nie ma. Gdy pytałem pana prezydenta, czy gdybyśmy pozyskali środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy na modernizację targowiska przy ulicy Łyskowskiego, wówczas moglibyśmy aplikować w ramach Polskiego Ładu o środki na remont niecek basenowych, czy w zasadzie kompleksu basenów zlokalizowanych w Tarpnie, pan prezydent powiedział, jak najbardziej moglibyśmy o te środki aplikować. Niestety, przez to, że środki z Krajowego Planu Odbudowy, o których mówiła pani minister Gębicka, również informowała mnie w korespondencji pisemnie o tym, że miasto mogłoby aplikować o takie środki. Niestety do dzisiaj nie można o nie aplikować. W związku z tym miasto aplikowało w ramach Polskiego Ładu o środki na modernizację targowiska w zamian za modernizację basenów, których mieszkańcy Grudziądza oczekują, z których chcieliby korzystać. Przypomnijmy, pan prezydent przygotował już koncepcję zagospodarowania terenu właśnie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku. Miałaby zostać wyremontowana jedna niecka. Na razie koszt remontu takiej niecki to 8,5 miliona złotych. Zbliżony, może nieco większy koszt byłby dla drugiej niecki. Także te 22 miliony złotych, które popłynęły do Grudziądza na modernizację targowiska hurtowego, mogłyby popłynąć na modernizację grudziąckich basenów, a targowisko mogłoby być zmodernizowane ze środków Unii Europejskiej, ze środków Krajowego Planu Odbudowy, o których mówiła pani minister, a o które aplikować do tej pory nie można. Jako radni Koalicji Obywatelskiej apelowaliśmy po pierwszej edycji Polskiego Ładu do pana premiera, aby traktował samorządy sprawiedliwie, aby środki były dzielone sprawiedliwie wobec mieszkańców, którzy ciężko pracują, którzy płacą co roku miliony złotych podatku do budżetu państwa. Niestety pan premier Morawiecki, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wsłuchał się w głos mieszkańców Grudziądza i tak jak potraktowano Grudziądzan podczas pierwszej edycji Polskiego Ładu, tak również niesprawiedliwie potraktowano Grudziądzan w tej edycji. Dlatego też pytam pani Gębickiej, która tutaj wczoraj w Grudziądzu z taką satysfakcją informowała, że 22 miliony złotych, przypominam 22, nie 72, tylko 22 miliony popłyną do Grudziądza. Dlaczego wnioski o przyznanie środków na realizację pozostałych projektów w ramach Polskiego Ładu nie zostały przyjęte, zostały odrzucone? Dlaczego mieszkańcy Grudziądza po raz kolejny są dyskryminowani przy podziale środków w ramach Polskiego Ładu? I dlaczego nadal niemożliwym jest aplikowanie o środki, o których informowała mnie pani minister w piśmie z 1 września 2021 roku?
roku. Liczę na konstruktywną odpowiedź i na zaangażowanie pani minister w pozyskiwanie środków czy przekazywanie środków do Grudziądza na realizację oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji oraz o podejmowanie działań zmierzających do tego, aby środki, publiczne środki w ramach Polskiego Ładu były dzielone sprawiedliwie pomiędzy wszystkich mieszkańców Polski i płynęły w odpowiedniej, proporcjonalnej kwocie do mieszkańców Grudziądza. Bo to nie są pieniądze dla prezydenta, to nie są pieniądze dla radnych, to są pieniądze na inwestycje oczekiwane przez mieszkańców. A tych inwestycji jest naprawdę dużo. A przez ten Polski Ład, który funkcjonuje od pewnego czasu, pieniądze samorządom są zabierane, przez co samorządy mają ograniczone możliwości inwestycyjne. Dlatego jeżeli zabieramy środki w ramach Polskiego Ładu, a odkładamy je na jakąś kubkę do jakiegoś woreczka, bądź zadłużamy państwo, jak to ma miejsce w przypadku inwestycji strategicznych, programu inwestycji strategicznych, to chociażby równomiernie podzielmy te środki na wszystkich Polaków. To, że pieniądze z Polskiego Ładu będą na niecki, tylko że odblokowany zostanie... Znaczy ja oczekuję tego, że środki z KPO wreszcie będą możliwe do pozyskiwania, ponieważ modernizacja giełdy to jedno tylko z zadań, które można byłoby zrealizować z KPO. Z KPO moglibyśmy zrealizować wiele oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, chociażby budowy dróg osiedlowych, chociażby modernizacja infrastruktury szkolnej, tak bardzo potrzebna modernizacja. Także to jest jedna kwestia. Druga kwestia, aby pieniądze publiczne były dzielone sprawiedliwie na wszystkich Polaków, tak? Bo ja przeliczyłem sobie na mieszkańca gminy Gruta czy gminy Grudziądz przekazano prawie trzykrotnie więcej środków niż na mieszkańca, w przeliczeniu na mieszkańca Grudziądza. Także to jest niesprawiedliwy podział, bo tam, gdzie władza jest przychylna Prawu i Sprawiedliwości, tam środki, do tych gmin środki płyną większymi strumieniami niż tam, gdzie mieszkańcy nie podzielają sposobu funkcjonowania obecnej władzy w Polsce, tak? Także druga kwestia to, żeby środki były dzielone sprawiedliwie i trzecia, dlaczego odrzucone zostały projekty dwa, o które aplikowało miasto, bo z trzech został wybrany tylko jeden, a te dwa zostały odrzucone, tak? Jeszcze jedno, to tak bardzo wybrzmiało wczoraj w konferencji minister Jędrzejczyk, nie wiem czy widziałeś, ale takie jakby odezwa do prawdopodobnie opozycji, w których minister mówiła, że jeżeli nie jesteście w stanie nam pomagać, to chociaż nie przeszkadzajcie. Tak, ja na początku chciałbym jeszcze podkreślić, że podczas wczorajszej konferencji pani minister strasznie manipulowała opinią publiczną. W mojej ocenie to można już rozpatrywać w kategoriach kłamstwa, ponieważ powiedziała, że jakiś czas temu walczyliśmy o to, aby nie była likwidowana giełda przy ulicy Łyskowskiego. Ja pytam panią minister tutaj publicznie za pośrednictwem mediów, bo za pośrednictwem mediów pani minister takie słowa skierowała. Kto i kiedy próbował zlikwidować giełdę przy ulicy Łyskowskiego? Nie było nigdy planów likwidacji giełdy przy ulicy Łyskowskiego, więc pani minister nie mogła walczyć o to, aby ta giełda nie została zlikwidowana. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, my nie przeszkadzamy, my pomagamy. Miasto wygospodarowuje miliony złotych na różnego rodzaju inwestycje, także na wkład własny do inwestycji, które mogą być finansowane ze środków zewnętrznych, ze środków Unii Europejskiej. Niestety ze środków Unii Europejskiej dzisiaj nie możemy zbyt wielu inwestycji realizować, ponieważ Krajowy Plan Odbudowy jest niezaakceptowany przez Brukselę ze względu na to, jak funkcjonuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym my pomagamy, opozycja tutaj na szczeblu samorządowym, ale też na szczeblu rządowym, bo widzimy to chociażby z relacji telewizyjnych, pomaga, aby jak najszybciej były uruchomione środki zewnętrzne, aby jak najszybciej można było realizować wiele oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Także my zachęcamy panią minister Gębicką. Myślę, że mówię to w imieniu, nie ustalałem tego, ale myślę, że inni radni też zachęcają panią minister do tego, aby środki były dzielone sprawiedliwie, aby środki z Krajowego Planu Odbudowy mogły zostać odblokowane i abyśmy mogli realizować więcej inwestycji, w których my będziemy pani minister pomagać oczywiście i cieszymy się z tych 22 milionów złotych, ale uważamy, że powinniśmy dostać 72 miliony, bo to wynika z prostego przelicznika kwoty 30 milionów miliardów złotych dzielonej przez liczbę mieszkańców, tak? No to prezydent Grudziądza chciał drastycznie zmniejszyć powierzchnię giełdy, bo w tym miejscu miała powstać straż pożarna. A poza tym tuż przed wyborami prezydent Malinowski już podpisał nawet umowę na finansowanie modernizacji giełdy,
co właśnie zablokował prezydent Grudziądza Maciej Glamowski. Znaczy nic mi nie wiadomo, żeby prezydent Glamowski zablokował jakieś środki. Nie realizował tego. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, pani minister mówiła wczoraj jednoznacznie o tym, że walczyli o to, aby giełda nie została zlikwidowana. Nikt nigdy nie miał planów likwidacji giełdy. Chyba, że Prawo i Sprawiedliwość takie plany miało, bo ani prezydent Malinowski, ani z tego co mi wiadomo prezydent Glamowski, ani radni Koalicji Obywatelskiej nigdy nie mieli takich planów, więc albo pani minister popełniła tutaj niezamierzenie błąd w swojej wypowiedzi, albo zrobiła to celowo, manipulując opinią publiczną.